Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim za reakcje pod moim pierwszym filmikiem, zarówno za te pozytywne, które dodały mi otuchy, często gratulowały mi odwagi, jak i te negatywne, które odnoszą się do tego, że niepotrzebnie biorę leki i że żyję w jakiejś fikcji psychiatrii, z którymi oczywiście się nie zgadzam. Niemniej nie będę drążył w tym odcinku tego Postaram tematu. się powiedzieć Wam na tyle dobrze, na ile potrafię, czym jest psychoza. Podręcznikowe spojrzenie na Wikipedię. Polska Wikipedia opisuje psychozę jako zaburzenie psychiczne, stan umysłu, w którym doznaje się silnych zakłóceń percepcji. Osoby w psychozie mają zaburzenia świadomości, spostrzegania oraz myślenia. Też zaznaczyć, że psyche oznacza duszę, a osis szaleństwo. Do tego jeszcze potem nawiążę. Zobaczmy teraz, co autor na angielskiej Wikipedii napisał o psychozie. Czasem jest to ujęcie trochę z innej strony. Psychoza to anormalny stan umysłu. Wiąże się w cudzysłowie, utratą kontaktu z rzeczywistością. Ludzie, którzy jej doświadczają, mogą ujawniać zmiany osobowości i zaburzenia w myśleniu. Zależnie od stopnia zaawansowania, może temu towarzyszyć niezwykłe lub dziwaczne zachowanie, jak również trudności z interakcją społeczną i upośledzenie w czynnościach życia codziennego. Co istotne, angielska Wikipedia ostrzega, by nie mylić psychozy z psychopatią. Często właśnie osobom psychicznie chorym się dostaje jako psychopatą. Ludzie wiążą choroby psychiczne z zwiększoną przestępczością, z jakimiś zdolnością do zabójstw i tego typu rzeczy. Tymczasem statystyki podają, że wśród osób psychicznie chorych jest taki sam odsetek zabójstw, jak wśród osób zdrowych. Więc psychopatia to nie psychoza. Proszę nie mylić. W historii mojego życia, w historii mojej choroby mogę powiedzieć, że byłem 5 razy w psychozie. Za każdym razem ta psychoza była inna, ale za każdym razem każda miała wspólny element z tą poprzednią. I to wydaje mi się, że jest coś, co pozwala zdefiniować i ująć w ramy. W tym filmiku Psychozy. będę Wam opisywał, co się stało, co się wytworzyło w moich psychozach. Jak sobie z tym radziłem, może w niektórych przypadkach. Te objawy właśnie są zwane pozytywnymi. To nie znaczy, że one mają jakiś optymistyczny wydźwięk, tylko po prostu tak je określa psychiatria. Są te objawy wytwórcze, te fantazje naszego umysłu, są objawy pozytywne. W przeciwieństwie do objawów negatywnych, które są na przykład apatia czy depresyjne myśli, które jakby wycofują nas z życia. Teraz tak, definicja z wszelkich podręczników, czy z Wikipedii, czy z jakichś epikryz, które dostałem po wyjściu w szpitalach, zawsze była pisana tak, zawsze jest pisana takim oschłym naukowym językiem, i wydaje mi się, że czegoś tam brakuje w zasadzie, i może właśnie z perspektywy osoby, która faktycznie w tym była, i spróbuję wam wydobyć to sedno, to jak ja widzę ten stan, bardzo destrukcyjny w swojej istocie. A z drugiej strony mam wrażenie, że nieraz opiera się na czymś pięknym, na takich pięknych, na mechanizmach takiej nieograniczonej naiwności, może trochę, i takiego głębszego odczuwania. No i właśnie w takiej mojej definicji psychozy na pewno na pierwszym miejscu by się znalazła nadwrażliwość na bodźce i też jakby mógł to określić poszerzenie kanałów postrzegania. Będąc w stanie psychozy, można to porównać do jakiegoś stanu wywołanego narkotykami, który sprawia, że jesteśmy dużo bardziej czuli na odbieranie, na to, co widzimy, na to, co słyszymy, na to, co czujemy nawet węchem. I nasz mózg jest w stanie dużo szybciej to analizować i wyciągać z tego jakieś wnioski. Tylko najczęściej te wnioski z tego nadmiernego na odczuwania to jest taka nadinterpretacja rzeczywistości. Widzimy rzeczy, których inni nie widzą.
fabrykujemy sobie w naszych umysłach niestworzone rzeczy. I w tym w sumie nie byłoby nic złego, tylko problemem jest realność tych zjawisk, które się tworzą w naszej głowie. To jest tak, że nie mamy dystansu do nich i nie potrafimy stwierdzić, że dobrze, to ta opowieść, która tworzy się teraz w mojej głowie, to jest tylko jakby jakaś fantastyczna książka. My w tym jesteśmy. My jesteśmy bohaterami tej książki. I brak tego dystansu, brak tego krytycyzmu, który jest taki kluczowy i który w zasadzie definiuje fakt, że jesteśmy w psychozie, bo gdyby się pojawił, to byśmy mogli jakby wyskoczyć z tego i powiedzieć sobie: Jeju, Witek, to tylko twoja fantazja. Tak jak teraz odnoszę się do tego, co przechodziłem w psychozach, to dokładnie tak jest. Wiem, że to była fantazja, że to mimo, że miała prawdziwe przesłanki, że wszystko niejako, co tam było w tych psychozach, jakoś powstawało w moim głowie, to był taki w miarę spójny i logiczny ciąg, łańcuch zdarzeń, który prowadził mnie do tych zaburzonych myśli. Właśnie zaburzenia takie psychotyczne, to jest choroba luźnych skojarzeń, jak to określał bardzo znany psycholog Carl Jung, twórca analitycznej psychologii. I w tym stwierdzeniu, pamiętam kiedyś do niego znalazłem to określenie, właśnie choroba luźnych skojarzeń. Jest coś bardzo prawdziwego, że będąc w stanie psychotycznym, jesteśmy w stanie tworzyć związki między rzeczami, których normalny człowiek by nie dostrzegł. I jesteśmy w stanie nadinterpretować właśnie to wszystko. No i jak już wspomniałem, to tak zgubne jest za bardzo wchodzenie w ten świat. Czwarta rzecz, oprócz tej właśnie nadwrażliwości, nadinterpretacji luźnych skojarzeń, przeczytałem w pewnej książce, że psychoza jest takim wejściem na wyższy poziom postrzegania, ale na który jeszcze nie jesteśmy gotowi. Może nie będę tego komentował. Przejdę do tego, co się działo w moich psychozach. Jakby te omówię pozytywne objawy, które najczęściej miały bardzo negatywne konsekwencje. I tak, na pierwszy strzał urojenia wielkościowe, czyli taki mesjanizm. To się pojawiało szczególnie w pierwszych z moich pięciu psychoz. Było to no, po prostu mesjanizm. W pewnym momencie myślałem, że to ja jestem Jezusem Chrystusem i że to ja muszę zbawić świat. No i oczywiście było to przekłamane. A co ciekawego, wtedy jeszcze jak to się działo, ja byłem agnostykiem, nie wierzyłem w Boga, nie byłem nawrócony. A mimo to miałem te właśnie takie religijne myśli, które się we mnie objawiały, jako że to ja jestem Zbawicielem. Punkt B. Poczucie wpływu na rzeczy, na które obiektywnie nie mamy wpływu. I tu jest szereg różnych konkretnych sytuacji, które muszą przytoczyć, ale może taki. Ja bym to określił, że z czego to wynika. To wynika z takiego przesunięcia w czasie. Nie wiemy, wydaje nam się, że skutek, któremu sobie przypisujemy zasługę, czy jakieś tam winę czasem, występuje wcześniej niż ta przyczyna. Może to taki przykład. Lecąc samolotem, wystąpiły turbulencje. W ogóle miałem wtedy odczucie, że samolot może spaść, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. I miałem jakieś takie niepewne myśli. I potem samolot momentalnie po tych moich myślach wpadł w turbulencję. I teraz myślę, że faktycznie to wyglądało tak, że samolot wpierw wpadł w turbulencję, a potem powstały moje negatywne myśli na ten temat. Ale mi się wydawało, byłem przekonany, że to moje chwiejne myśli wywołały zaburzenia właśnie drgania samolotu. Kolejna rzecz. To jest jedna duża rzecz.
pod punktem C mam oświecenie. I ona świadczy o tym, że granica między mistycznymi przeżyciami, a przeżyciami psychotycznymi jest naprawdę bardzo mała i bardzo chwiejna. I mi się wydaje, że cała zamyka się w tym jednym słowie krytycyzm wobec tego, co zachodzi. Już od pierwszej psychozy miałem takie myśli, które oczywiście były bardzo wtedy takie wznoszące i dobre i pozytywne i takie napawające, że jestem oświecony. A z drugiej strony no było to na pewno na wyrost i było to takie trochę zadufanie w sobie, bo wtedy nawet byłem w takim uniesionym stanie, tak wydawało mi się, że wszedłem na jakiś szczyt poznania, że jestem duchowo wyniesiony ponad wszystko, to w moim życiu tym realnym byłem bardzo chwiejny wtedy i nie potrafiłem jakby stąpać twardo po ziemi i ciężko było mi ogarnąć po prostu, powiedzmy, nie wiem, chodzenie do szkoły w tamtym czasie. Kolejny punkt, D. Czułość. Nadmierne współodczuwanie. No i teraz tak. Czułość nie jest niczym złym. Współodczuwanie też nie, ale jeśli jest to nadmierne i najbardziej zasilone, to ma to destruktywny wpływ. I tu chciałem wspomnieć jako przykład, będąc w pierwszej psychozie, oglądałem, to akurat leciał w telewizji, film o dzieciach z autyzmem. I te dzieci z autyzmem wtedy wydawały mi się takie autentyczne. Po prostu łzy mi leciały po policzkach. Ja płakałem, mówiłem, że ja takie rozumiem te dzieci, że ja takie rozumiem po prostu. I jakaś taka chęć wielkiej pomocy tym dzieciom z autyzmem. Nie będąc w psychozie, aż nie miałem takich przejaskrawionych reakcji na różne nieszczęścia ludzkie. Kolejny punkt. Dość powszechny. Też zauważyłem u innych gości, którzy się leczyli na podobne zaburzenia co ja. Mania prześladowcza. To była akurat moja druga psychoza. Byłem przeświadczony, że jestem śledzony, że satelity mnie namierzają, że też to było też takie wielkościowe trochę ogólnie, że jestem kimś bardzo ważnym i że ktoś chce mnie namierzyć. No i oczywiście to jest bardzo negatywne, bo się żyje w dość dużym strachu. I pamiętam, że też przypadkowi ludzie, których spotykałem, wydawało mi się, że oni coś szemrają przeciwko mnie, albo że mogą być z tej złej strony, nie wiadomo jakiej, brane. Po prostu to wszystko było wytworem mojej fantazji, nazwijmy to, wytworem mojej psychozy. I nie miało raczej zasadności w realnym świecie. Kolejna rzecz, też związana z tą manią prześladowczą, była związana z, ja to określiłem jako mania informatyczna. Totalny spisek wszystkiego. Tak sobie napisałem. Mania informatyczna polegała na tym, że mi się wydawało, oczywiście po części tak jest, że wszystkie treści, które dochodzą do mnie z jakichś różnych portali społecznościowych i z reklam, które się wyświetlają w przeglądarce, że to jest tak nieprzypadkowe, że to tak przerażało mnie to, jak to jest sterowane, jakby odnajdywałem relacje, wydawało mi się, że ktoś się podszywa pod moją rodzinę, pod jakimiś pseudonimami i jakieś takie dziwne, wchodziłem w takie dziwne tematy, że wydawało mi się, że jestem totalnie zhakowany, że coś tam przyciął mi się program na chwilę. Ja od razu myślałem, że to jest jakiś spisek ludzkości, prawda, że to się dzieje i że nic nie jest przypadkowe i w ogóle. To była taka cybermania, którą też zauważyłem u innych pacjentów, pamiętam, którzy też mieli taki strach przed byciem podsłuchiwanym, czy byciem jakoś wprowadzonym w jakiś wir fałszywych informacji, czy informacji, które mają nas czegoś skłonić, czy jakbyś. To wszystko było oparte na nadinterpretacjach oczywiście. Telefony śmierci, kolejna rzecz. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, czas mojej pierwszej psychozy. Było tak, że jak rodzice odbierali jakiś telefon, wtedy mieszkałem z rodzicami w domu,
to wydawało mi się, że ta osoba, która do nas dzwoni, że ona musi, że zginie, że musi zginąć. I to było bardzo negatywne, bo ja nie chciałem, żeby rodzice odbierali te telefony. Tymczasem było dużo telefonów wtedy do naszego domu, bo wszyscy się oczywiście o mnie martwili, więc to było takie przeciwstawne ku sobie siły. Dalej mamy. Dźwięki, głosy, bomby. To tak, ogólnie tak jak niektórzy to przeżywają, słyszenie głosów, ja w takiej czystej postaci tego nie miałem. Nie słyszałem jakichś cudzych myśli, które by mi mówiły, żeby coś zrobić, czy... Tak dokładnie tego nie słyszałem. To było bardziej, jeśli coś miałem, to się pojawiało jako moje własne myśli. I pamiętam, że odbierałem różne dźwięki i je nadinterpretowałem, tak jak byłem na przykład na spacerze i słyszałem jakieś ćwierkanie ptaków o takim wysokim dźwięku i interpretowałem jako spadające bomby. Myślałem, że gdzieś tam ktoś już zrzuca na moje miasto Wrocław, ktoś zrzuca bomby, prawda? Więc to też interpretowałem jako głosy. Halucynacje. Dużo ich nie miałem, ale jedna taka, która bardzo mi utkwiła w głowie, która może nawet nie była halucynacją, bo to mogło się zdarzyć. Trzymałem telefon komórkowy w ręce i miałem wrażenie, że ten pasek ładowania się przesuwa do przodu, że po prostu, że telefon się ładuje w mojej ręce i też to sobie przypisywałem jakieś nadprzyrodzone siły przez to. Jeszcze jedna rzecz, na przykład jak pierwszy raz zostałem przywieziony do szpitala, takiego dla młodocianych, już nieistniejącego w Krośnicach, to miałem halucynację, wydawało mi się, że są same kobiety na sali. Przeżyłem taką swoistą seksmisję. I wszystko byłoby ok, a w sumie tak trochę było, bo zostałem usadzony wtedy wśród pielęgniarek i tych pani z obsługi. Zostałem usadzony przy stole, więc pewnie tam była większość dziewczyn, ale ja miałem takie wrażenie, że też oczywiście burzę myśli, które się wytworzyły wokół tego, że dokładnie jak w seksmisji, że mężczyźni są już na wyginięciu, albo że ich w ogóle nie ma, że świat się zmienił. Kolejne, ksobne. Tak, to jest takie określenie, które niedawno poznałem. Ksobne, czyli ku sobie, czyli to też się na przykład powiązane może być z tym mesjanizmem, że wszystko jest o mnie, wszystko jest przeze mnie. I taka trochę egoistyczne, powiedzmy, nadinterpretacje tego, co jest wokół nas. I to się objawia tym, że na przykład oglądając wiadomości, zdarzało mi się, wydawało mi się, że oni tam mówią do mnie bezpośrednio, albo że to, co prezentują, to jest jak niejako o mnie i opisują moje życie. Albo oglądałem film o film Charlie'ego Chaplina, pamiętam, który w ogóle wydawało mi się, że on je jakoś wstecz pokazywał, że nie dość, że pokazywał całe moje życie, to leciał wstecz. I wtedy, jak oglądając go, byłem w stanie dość ciężkiej psychozy, pamiętam. Więc to jest często właśnie takie maniakalne zachowanie, że przypisujemy sobie większą rolę niż naprawdę odgrywamy w tym życiu. Kolejna, fantastyczne fabuły rzeczywistością. Kiedy byłem młody, czytałem dużo science fiction. Moi ulubieni autorzy to nasz polski Stanisław Lem, genialny, i Philip K. Dick. I pamiętam szczególnie utwory tego drugiego pisarza, wydawało mi się, że one są realnością. I opisywały tam daleką przyszłość, kolonizację Marsa, która swoją drogą nastąpi. I wydawało mi się, że one są czymś takim realnym, że jakby, że one są rzeczywistością. Gdy oczywiście tak nie było do końca. Albo już z takich bardziej przyziemnych rzeczy, to fabuła jednego z odcinków South Parku wydawała mi się też, że jest rzeczywistością. Taka z poszerzoną, jak to się nazywa, z wirtualną rzeczywistością. Więc też potrafimy czytać w tej psychozie. Jest możliwość odbierania jakichś fantastycznych historii jako prawdziwym.
Ja to też nawet chyba ludzie zdrowi to robią i na przykład wierzą, że Ziemia jest płaska.